O godzinie 4:06 nad ranem powitamy astronomiczną wiosnę, chociaż pogoda w ciągu tych nadchodzących godzin i dni będzie bardziej przedwiosenna. Dagmara Moranowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły. Za sprawą układu wysokiego ciśnienia prawie w całym kraju przez całą noc będzie bardzo pogodnie w centrum i na zachodzie kraju, okresami zupełnie bezchmurnie. Wyjątkiem będzie jedynie wschodnia i południowo-wschodnia część Polski. Tutaj przez całą noc więcej chmur, a także przelotne opady deszczu. Na termometrach w nocy od 2 do 3 stopni na wschodzie kraju i od 0 do maksymalnie 1-2 stopni nad pozostałym obszarem. Natomiast najchłodniej będzie na południu Polski w okolicach Zakopanego do minus 4 stopni, choć lokalnie może być jeszcze mroźniej. Jutro natomiast pogoda będzie dosyć zmienna. Na ogół będzie całkiem pogodnie w centrum i na południu Polski, natomiast na wschodzie, a także w drugiej części dnia na krańcach zachodnich nieco więcej chmur. Na wschodzie kraju możliwe są jeszcze przelotne, delikatne opady deszczu. Na termometrach jutro od 6 do 8 stopni na wschodzie kraju, 10-11 stopni w centrum i do nawet 13 stopni w Zielonej Górze. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także zapowiada się bardzo pogodnie, okresami nawet zupełnie bezchmurnie. Na termometrach około 1 stopnia, natomiast lokalnie może być nieco chłodniej i temperatura może spadać poniżej zera. Jutro w regionie czeka nas całkiem przyjemny, pierwszy wiosenny dzień, w sam raz na spacer, na termometrach około 10 stopni, nieco więcej chmur jedynie na zachodzie województwa. Na barometrach natomiast spadek ciśnienia jutro 1015 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.